Siema, hejo, całą ekipę zaraziłem jazdą na kole, a zwłaszcza Kuba, i właśnie zaraz tutaj przyjadą na rowerach. Będziemy razem jeździć, Kuba i Tomek rowerami, a ja na motocyklu. I już są nawet. I są! Świetna ulica do jazdy na kole, siema! Siema! Już trenujesz? Kuba na Willy Boysów, tego nie było. I Tomek, też będziesz jeździł na kole? Ty nie? Nie, no świetnie, Kuba, coraz lepiej. Czemu nie możesz? Skoro, ani amortyzatorami. Co? Ani amortyzatorami. Kuba, do jazdy na kole musi być amortyzator? Nie. A mogę tata spróbować swoim? Nie. Nie, bo tu już stary jest rower, jeśli się rozkręci, będę niósł go na piecu. Stopi nie próbowałem nigdy. Jak tam oponka wygląda? Świetnie. A w jakim sensie? Cieplutka, dobrze dojechana. Dzisiaj była palona na piachu. A czyli? No, paliłem gumę. A gdzie? Na żwirowni, na Łojewie. Ale wiesz, jak rowerem też się fajnie by potem żwirownie jechało, ale cały byś musiał enduro się ubrać, bo cały w błocie byś był. Świetnie! Im lepszego piona złapiesz, tym dłużej jedziesz. No, tylko szkoda, że nie siedzisz na nim. Haha. To jest coraz dłużej, nie? O, teraz już było naprawdę długo. No, długo było teraz. Długo było. Jedziesz i próbujesz wyjechać z rowkańskiej. Kuba, wyzwanie. Daję? Rów. Mówi, że wjedzie, a nie wyjedzie, ale... Wyjechać nie wyjadę. Nie wyjedzie. Mówiłem... Tam jest tak głęboko? No, mówiłem ci, że tam jest pół metra jeszcze. Bo wystają te, no to są krzaki, się tak wydaje. Uważaj, bo tam jest opona też, nie? Będzie gleba. Enduro? To tu nie wyjedzie. No jak nie? No mówiłeś, że wyjedziesz. Nie wyjedzie, myślałem, że tu lepiej jest. No lepiej, no. A ta, ja tam wyjadę. Lepiej nie mówić. Nie, bo tu nie wiadomo chyba co jest, żeby nie było jakiś... Uciek! Wiecie co? Tu policja jechała i mówiła nam siema. A tu jedzie ktoś. Ale wyjechałeś? Ale wyzwanie było. Zaraz. Ale wjechałem. Tomek, na koło! Tomek! To spróbuj, no błagam! A spróbuj! Nie. Ja nie bawię. Dawaj! Siema!
panowie. Trzymaj. Nadal jadę. Ale jedziesz, teraz jedziesz dobrze. Tylko się nie przewróć. Jednak głęboki ten ruch. Samochodem byś tam nie chciał wpaść, nie? No nie. Tu. Zobacz. Zobacz. A nie lepiej tu? No. Zobaczymy, czy teraz ci pójdzie lepiej. Okej? Okay? A mi chodziło tu, no ale niech będzie. Dobra. No to sobie przykleisz. No ty, no to od razu lepiej. No widzisz. Ile godzin dziennie trenujesz, Kuba? Nieraz w ogóle, no. Bo mi się nie chce. No. A tak to może godzinę, półtorej? A. Przekleiłeś? No to dobrze. Przekleił, co? Tak lepiej, Kuba, będzie? No. Przekleił, słuchajcie, no my jeszcze trochę tutaj parę gum zrobimy i będziemy się zwijać. Nie, Kuba? Tu dałem. Okej. Okay. Tomek, może też ci wlepę dam i też byś wystartował. Ja nie? Nie? To jest zabytkowy rower. Zabytkowy rower. Dobra, parę gum trzeba jeszcze zrobić i nara, hejo, trzymajcie się. Jeszcze miłych wakacji, bo jeszcze jesteśmy na półmetku. O, a Kubie lepiej idzie z gumowanie właśnie z tą wlepą, nie? Chodź sobie zrobimy ten na miniaturkę. Chodź, Tomek, nam zrobisz. Jak? Ło. Willy, willy, willy! Kuba, to może na motocyklu razem we dwóch? Nie. I na koło, albo Tomek, ty ze mną. Nie. Nie? Nie. Z przodu usiądziesz. Nie. Nie? O, teraz było fajnie, nie? Ładnie było teraz, no. No, postępy idą. Czyli jak się trenuje, to idzie. I tak myślę sobie, co byś miał zrobić, żeby do tyłu nie poleciał. Mocniej może mocniej pedałować, co? Wtedy. Może by ci się przydała zmiana przerzutki teraz. Żeby, wiesz, żeby szybciej się odpychać. O, widzisz, teraz by się przydało, żeby, wiesz co, żeby było ciężej. Nie tak lekko. Wiesz? Bo ty teraz musisz szybkie ruchy robić. A chodzi o to, żebyś wolniej pedałował, a żeby rower szybciej jechał. Takie jest moje spostrzeżenie. Zmień sobie. Na tyle zmień, żeby ciężej chodził. Nie tak leciutko, tylko ciężej. Spróbuj. No. No chyba lepiej jest. A popróbuj, zobaczymy. Albo za ciężko, to może jeszcze zrób sobie inaczej. O, widzisz? Chodzi o to, że wolniej pedałujesz, a dłużej jedziesz. Wtedy. Przynajmniej ja tak widzę. To może trochę ją osłab. A o ile zmieniłeś? O ile? Ale jest tak jak tego, 1,3. 1,3. No to zrób z tyłu 1 na dwójkę zrób. Popróbuj, jak będzie źle, to wróć do 3. Ale tak jest najlepiej. Tak jest najlepiej? 2
Okej. No ale co ci szkodzi spróbować? No ale ja wyrywałem ciągle na 1-2. Aha. Od początku. A i ci jest lepiej jednak. No. To musisz szybciej pedałować. Żeby do tyłu nie poleciał. To nie w betę! Już raz walnął, nie? MRF-ą w betę. Że się skleszczyły. Dobrze. Ale ładnie to było. Ciekawe, kiedy będzie gleba. Już chyba starczy, Kuba. Jutro. Starczy, nie? Jeszcze nie. Filmów nagranych mamy. O, cie. Próbuj. Szczur. Bo mi się rower zepsuje. Colorado. Od jednego Willy. No już, od jednego się mogę. Jakieś kaju trzeba ci kupić. Wydech też niezły. Jedź, jedź. Patrz, nawet gumę spalił. Ale się wiatr zrobił. Ojej, jakaś burza idzie. Zwiewamy stąd. No to z tej chmury. Tam może być nieciekawie. I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, that I hold close, it starts to